Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji z Excela. Dzisiaj chciałem Ci pokazać ciekawą funkcją, jaką są nazwy zdefiniowane i odwoływanie się do tych nazw zdefiniowanych. Mamy tutaj priorytet region. Ja sobie to skopiuję do nowego arkusza, wkleję, przeniosę w bok i tutaj sobie zrobimy w ten sposób, że usuniemy duplikaty. OK, to samo zrobimy tutaj. I dodatkowo zrobimy sobie jeszcze obszar i wkleimy tu. Dobra, mamy trzy takie zakresy, można powiedzieć. I teraz zaznaczamy sobie ten zakres, przechodzimy do formuł i mamy tutaj coś takiego jak utwórz zaznaczenia. I mamy tworzenie nazw z zaznaczenia, utwórz nazwy na podstawie wartości z i teraz właśnie skąd? Z górnego wiersza, bo moim nagłówkiem jest priorytet, a to są moje dane do tego priorytetu. Klikam OK. To samo robię w regionie. Utwórz zaznaczenia górny wiersz i to samo robię w obszarze. Utwórz zaznaczenia OK. Dobra. I teraz w tym momencie mam w menedżerze nazw zdefiniowane trzy rzeczy. Mam obszar, priorytet i region. I teraz co możemy sobie zrobić? Z takimi właśnie zdefiniowanymi nazwami. Ja sobie tutaj skopiuję i wrócę, co było. Dobra. OK. I teraz widzisz, że jak sobie przeniosłem, bo wyciąłem ten obszar do arkusza trzeciego, to automatycznie ta formuła przypisała mi arkusz trzeci. Tak jak pokazywałem Ci w którejś z moich lekcji, że Excel jest mądrą bestią. Ale dobra, ok, przypiszmy sobie to, przeciągnijmy formułę. I teraz do czego mogą nam posłużyć te nazwy zdefiniowane? Jeżeli już mamy te nazwy zdefiniowane, to na przykład jeżeli w jakiejś zakładce chcę się odwołać do mojej nazwy zdefiniowanej, klikam równa się i wpisuję na przykład obszar. Widzisz, że Excel pokazuje mi taki kwadracik i obszar. I jeżeli ja sobie teraz wpiszę ten obszar, kliknę Enter, to widzisz, że wyskakuje mi błąd. Ale jeżeli sobie kliknę Ctrl Shift Enter, to widzisz, że wyskakuje mi nazwa mojego pierwszego obszaru. Jeżeli sobie to przeciągnę w dół, to Excel tak jakby tego nie załapał. Więc musimy sobie to zrobić inaczej jeszcze. Klikamy sobie równa się, klikamy obszar, klikamy Enter i widzisz, że mam pierwszy tutaj zakres, czyli ten Business Development obszaru. Jeżeli sobie zjadę w dół o 5 pól, to widzisz, że mam Marketing, Administracja IT i Obsługa Klienta. OK, a co będzie, jeżeli przejdziemy sobie dalej w dół? Widzisz, że Excel wyrzuca nam błąd. Dlaczego? Ponieważ ta lista kończy się na obsłudze klienta i nic już więcej tutaj nie ma. Jeżeli chciałbym sobie coś tutaj dopisać, na przykład nie wiem, finanse, to tutaj mi się to nie pojawi. Ale jeżeli sobie zrobię menedżer nazw i mam tutaj obszar i wyedytuję go sobie i tutaj zaznaczę sobie ten obszar i dopiszę, skopiuję, czyli nie tu, tylko tu, finanse, to widzisz, że automatycznie moja formuła zostanie zaktualizowana. I to jest ciekawa opcja, że możemy się odwoływać właśnie do tych naszych
nazw. Tak samo mogę zrobić z regionem, czyli równo się region, klikam Enter, klikam Ctrl D i widzisz, że mam. Jeżeli dalej pójdę, no to mam argumenty, ponieważ ta lista się ukończy na tych czterech regionach. No i to samo będzie w priorytecie, tak? Czyli równo się priorytet, widzisz, że nazwy zdefiniowane właśnie są takim tutaj kwadracikiem zaznaczone. Klikam priorytet, zaznaczam sobie Ctrl D, oczywiście ostatnie nie, bo lista kończy się na niskim. No i w tym momencie nazwy zdefiniowane nie mają przed Tobą tajemnic. Oczywiście, jeżeli chcemy sobie zrobić nazwę zdefiniowaną i później na przykład w formule odwołać się do niej, czyli mamy przeszukiwaną tablicę i zamiast tego obszaru mogę sobie wpisać obszar. Klikam Enter i widzisz, że wszystko jest tak jak było, nic się tu nie zmieniło. Mogę sobie jeszcze zrobić tutaj, zdefiniować nazwę osoby odpowiedzialnej i wtedy zamiast przeszukiwanej tablicy będzie osoba odpowiedzialna. Czyli mamy obszar, podaj pozycję A2, osoba odpowiedzialna, przeciągamy w dół i widzisz, że formuła jest gotowa. Czyli wszystko działa tak jak należy. Nie muszę odwoływać się do danych tam zakresów w tutaj moim obszarze. Mogę sobie po prostu to zrobić przy pomocy właśnie zdefiniowanych nazw, przy pomocy właśnie tutaj menadżera. No jeżeli chodzi o zdefiniowanie nazw, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.